Alech Bartsewicz, witam i zapraszam. Straszliwe zabójstwo, które wstrząsnęło nie tylko Ukrainą. Znany dziennikarz Paweł Szeremet został zabity w centrum Kijowa poprzez wysadzenie w powietrze samochodu, którym jechał. Dlaczego na Ukrainie giną dziennikarze i kto mógł stać za tą cyniczną egzekucją? Moimi gośćmi są dziś Igor Isajew, redaktor multimedialnego portalu Ukraińców w Polsce Prostir. Witam. Dzień dobry. Oraz Antoś Ciależnikow, białoruski reportażysta i reżyser filmów dokumentalnych, również o obecnej sytuacji na Ukrainie. Witam. Witam. Zapytam panów prosto z mostu. Kto może stać za tym cynicznym zabójstwem? No, wersji jest wiele oficjalnych, ale nieoficjalnie też można różne wersje tutaj rozstrzygnąć, bo jednak ja bym nie nalegał na tym, że to jest jakiś rosyjski ślad albo tam białoruski, tym bardziej. Raczej to, moim zdaniem, to związane z jego raczej działalnością w Ukrainie. Ja nie wykluczę, że to jest jakieś porachunki za to, co robił w Ukrainie, bo też był kiedyś w telewizji, która była rejderskie takie zachwat, czyli takie przejęcie, tak, wrogiem. Tak, i on raczej mógł się narazić komuś też na Ukrainie. Co najbardziej rzuca się w oczy, żeby to zrobiono było bardzo publicznie, pokazała ta akcja była, żeby to zobaczyli. Zobaczyło wiele ludzi, nie zabito go tam gdzieś pod Kijowem, gdzieś tam w lesie, czy tam na podwórku, a w środku centrum miasta. Demonstracyjnie, i zaraz pokażemy to wideo, film z tego nagrania. Igor Isajew, komu przeszkadzał Paweł Szeremet? No właśnie, ja do końca się nie zgadzam z tym, że to jakby bardziej mogą być przesłanki, że przeszkodził komuś na Ukrainie. On był bardzo sprawnym, znanym dziennikarzem, ale znanym we wszystkich tych trzech krajach. Raczej nie stoi za tym Białoruś. No sorry, białoruskie służby przy tym, że tak powiem, swoim doświadczeniu, z całym do nich szacunkiem, oni bardziej mają doświadczenie działania w swoim własnym państwie, ale nie w państwach, że tak powiem, ościennych. Natomiast co dotyczy służb, czy to rosyjskich, czy to druga wersja główna, że ktoś w środku Ukrainy za tym stoi, no dla mnie to jest 50 na 50. Nie byłbym tak pewny. Tu trzeba podkreślić, że Paweł Szeremet, on był faktycznie, żył razem z redaktorką naczelną ukraińskiego portalu Ukraińska Prawda. Jeszcze do końca nie wiemy, do kogo ten ładunek należał. Czy dla niego bezpośrednio, czy dla pani Oleny Pretuły, której zresztą samochód prowadził, więc tutaj jakby najbardziej spodobał mi się wczoraj wpis mojego kolegi, który napisał, że jeśli to był ładunek dla Oleny Pretuły, to znaczy, że ktoś stoi za tym z Ukrainy. Jeśli to był ładunek dla Pawła Szeremeta, to znaczy, że za tym może stać ktoś z Rosji czy z Białorusi. Do wersji jeszcze wrócimy. Polski antyterrorysta Andrzej Mroczek w wywiadzie dla telewizji Bielsat wysunął opinię, że zabójcą Szeremeta może być mężczyzna z laską, widoczny na wideo momentu eksplozji, który zarejestrowała kamera monitoringu ulicznego. Nienaturalnie ubrany jak na tę porę roku mężczyzna w czapce i kurtce przychodzi z kierunku, z którego jedzie samochód dziennikarza, dochodzi do skrzyżowania i zatrzymuje się, jakby na coś czekał. W chwili wybuchu stoi tyłem i nawet nie drgnął podczas eksplozji. Po wybuchu jakby coś poprawiał lewą ręką, żeby nie wypadło z kieszeni. Dopiero po chwili, kiedy widzi, że do samochodu biegną ludzie, przekłada laskę z prawej ręki pod lewą pachę i zaczyna biec. Jak młody chłopak, a nie osoba, która używa laski. Na późniejszych nagraniach, kiedy ludzie wyciągają dziennikarza z samochodu, próbując go ratować, mężczyzny w czapce już nie widać. Czyli mógł podbiec, w wersji tutaj Andrzeja Mroczka, jedynie po to, żeby sprawdzić, czy zabójstwo się udało. No, takie rzeczy dzieją się nie na Donbasie, nie na Krymie, tylko wczesnym rankiem w centrum Kijowa. Czy to zapowiedź jakiś, nie wiem, większych tutaj porachunków, czy to jest sygnał, nie wiem, dla całego społeczeństwa obywatelskiego, czy środowiska dziennikarskiego w Ukrainie? Znaczy, ja bym od razu zrobił tutaj taką uwagę, że nie należy tego traktować też jako wersję prokuratorską. No, tak naprawdę bardzo dużo jest wersji, też zaakcentowałbym, że do końca nie znamy
co się tak naprawdę wydarzyło, ale mam nadzieję, że dowiemy się i to, co pozytywnego wczoraj zaobserwowałem, że państwo ukraińskie przy tych wszystkich całych problemach związanych z jego funkcjonowaniem wzięło się, rozumiejąc ważność tej sprawy. Natomiast zaprosiło FBI amerykańskie. Zaprosiło między innymi FBI, czyli jest świadomość w państwie ukraińskim, że tę kwestię trzeba, znaczy to zabójstwo trzeba wyjaśnić i wyjaśnić na jak najbardziej poziomie takim profesjonalnym, więc tutaj ja bym na to zwrócił uwagę, bo tak naprawdę do końca nie wiemy, ale mam nadzieję, że się dowiemy jak najszybciej, co stoi za tym zabójstwem. Natomiast jeśli chodzi o generalnie o bezpieczeństwo dziennikarzy na Ukrainie, niestety znajdujemy się w takiej teraz sytuacji, kiedy ukraińskie dziennikarstwo jest pod dużą próbą i Paweł Szeremet był jednym z tych ludzi też w dziennikarstwie, powiedzmy tak, ukraińskim, który wyjaśniał no, takie sprawy bardzo głośne, który robił wywiady i nie bał się zadawać pytania bardzo drażliwe, więc to, że społeczeństwo ukraińskie absolutnie jednoznacznie, szczególnie dziennikarze ukraińscy absolutnie jednoznacznie potępili to zabójstwo, myślę, że w tym jest pozytyw społeczeństwa ukraińskiego, obywatelskiego i między innymi społeczności dziennikarskiej na Ukrainie. Trudno inaczej. Paweł Szeremet właśnie w swoich reportażach dużo miejsca poświęcał słynnemu batalionowi Azow, który walczy na Donbasie, ale jednocześnie ma dużo wrogów wewnątrz Ukrainy i to mówiąc o tej wewnętrznej wersji. Czy to zabójstwo nie mogło być właśnie częścią jakichś wewnętrznych ukraińskich rozgrywek? Antoś Ciależnikow, pan spędził dużo czasu właśnie filmując, prawda, dokumentując wojnę na Donbasie. Czy może coś być związane właśnie z tymi batalionami, z tym Azowem? Czy jest jakaś wrogość? Komuś to przeszkadzało? No, raczej nie obserwowałem, żeby Paweł Szeremet, który akurat wspierał raczej te dobrowolne nasze te ruchy ochotnicze, tak, którzy jednak z całym poświęceniem walczą o Ukrainę. Tak samo Azow, tak samo. Ale wrogowie tych ruchów może? Myślę, że raczej nie. Moim zdaniem to raczej jakieś, jeżeli był to był jakieś wewnętrzne jakaś sprawa, to raczej związane z jakimś około polityczną, no, takim otoczeniem, albo związane z ekonomicznym jakimś takim wątkiem, nie wiem, gdzieś być może zaobserwował jakieś sprawy związane z korupcją, albo z jakimiś takimi właśnie sprawami, jak mówią to. Czyli ktoś w ośrodkach władzy nawet mógł. No ja nie wykluczam, bo wracając właśnie do tego, że Paweł Szeremet mieszkał właśnie z tą Aleną Prytułą, no to moim zdaniem akurat nie było to skierowane w nią, bo to najwidoczniej ten samochód był zdetonowany dystancyjnie, czyli ten, kto wysadził ten samochód, widział i kogo wysadzę. Do tego znam sprawę, że, znaczy słyszałem, że tym samochodem Paweł Szeremet korzystał się systematycznie, jeżdżąc na radio każdego ranku, także też myślę, że kto obserwował za Pawełem Szeremetem, wiedział, kiedy on i gdzie jedzie. No to bardzo było takie profesjonalnie wszystko było zrobione i pokazowo, bardzo pokazowo. Więc pytanie jest, co mieli i komu pokazać tym strasznym aktem przemocy w środku Kijowa, zabijając właśnie białoruskiego dziennikarza w Kijowie. Wiele pytań białoruskiego, jest. Rosyjskiego, wiemy, że w Rosji długo też pracował Paweł Szeremet. I właśnie mówiąc o tym śladzie rosyjskim, kilka lat temu właśnie Paweł Szeremet opuścił Rosję, gdzie pracował od wielu lat, krytykował władzę na Kremla, ale czy na tyle, aby narazić się na taki zamach ze strony, zwłaszcza już będąc poza granicami tego kraju? Znaczy, znowu podkreślę, że ja bym nie chciał być prokuratorem, szczególnie, że ja nie znam wszystkich tak dobrze szczegółów tej sprawy, ponadto ale hipotezy nie jestem ekspertem od wybuchów, zamachów, ataków terrorystycznych. Jeszcze raz podkreślę, że dla mnie jest ważne to, że środowisko dziennikarskie ukraińskie absolutnie jednoznacznie to potępiło i
ważne jest to, że mam nadzieję, że dzięki tej akcji my niedługo dowiemy się jednak, kto stoi i będziemy już z pozycji wiedzy tego śledztwa rozmawiać o tym zamachu. Na pewno to będzie dla ukraińskich dziennikarzy, przede wszystkim dla dziennikarzy ukraińskich, to będzie ważne i już to widzimy, że to będzie ważna i jedna z najważniejszych spraw tego roku 2016. Więc tutaj apelowałbym po prostu o patrzenie w przyszłość, jakie wnioski możemy z tej sprawy zrobić. Naprawdę, ukraińskie środowisko dziennikarskie znajduje się w bardzo ciężkiej sytuacji. Z jednej strony mamy wojnę w Donbasie i na podstawie tej wojny wszystkie ukraińskie sprawy wewnątrzpolityczne to tak naprawdę nie są do końca też ukraińskie i w zasadzie nigdzie i nigdy przez 25 lat istnienia niezależnego państwa ukraińskiego każda sprawa ukraińska wewnątrzpolityczna mniej lub bardziej ważna, ona wiązała się jednak z nie tylko z stricte Ukrainą. Ona zawsze znajdowała swoje wyjście poza granicą, szczególnie wschodnią granicą tego kraju, więc no, kto dokładnie, jaki dokładnie rezon tej sprawy, jaki cel tej sprawy, my tego jeszcze nie wiemy. I tutaj znaczy ja mam z mojego personalnego punktu widzenia, ja mam że tak powiem, no bardzo szeroką dystancję różnych wersji co do tego zabójstwa. I w tej chwili naprawdę nie potrafię po prostu powiedzieć, co tutaj może za tym zabójstwem stać, dlatego że Paweł Szeremet był człowiekiem, że tak powiem, bardzo szeroko zajmującym się dziennikarstwem i to na kilka krajów. Tak. Witalij Portnikow, też dziennikarz znany ukraiński, wysuwa swoją wersję właśnie, że jednak Rosja mogła za tym stać. Rosja, która tak a propos teraz nazwała Ukrainę mogiłą bodajże dziennikarzy, tutaj poprzez rzeczniczkę rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. No i właśnie wersja z śladu rosyjskiego opiera się na tym, że chciano zdestabilizować sytuację na Ukrainie. Czy faktycznie Kreml ma takie długie ręce, żeby tutaj właśnie w taki sposób działać? Ręce to ma bardzo długie i potrafią naprawdę zrobić wiele rzeczy. Natomiast sytuacja w Ukrainie tak jest dość niestabilna, powiedzmy, bo na froncie wciąż trwają walki, giną ludzie. Przed tym, jak zabili Pawła Szeremeta, zginęło 9 ukraińskich żołnierzy jednego dnia. Więc sytuacja naprawdę nie jest stabilna. A jak jest właśnie z przemieszczaniem się broni? Bo też chyba ta sytuacja... Nie jest to problemem. Żadna teraz broń nie jest problemem. I wysadzić, zrobić taki ładunek, jak był w samochodzie, a tam był nieduży ładunek, z tego co już wstępnie wiadomo. Nie jest to problemem, ale można było na wiele różnych sposobów inaczej to, powiedzmy, zrobić, a postanowili zrobić właśnie tak, jak powiedziałem, publicznie i pokazowo. Także broń nie jest problemem, destabilizacja też nie jest takim, powiedzmy, którym można było w jakiś bardziej inny sposób zdestabilizować sytuację. Natomiast to już akcja pokazała dla raczej skierowana do dziennikarzy, w moim zdaniu, w moim odczuciu tej sprawy. No cóż, będziemy czekać rzeczywiście na wyniki śledztwa, dlatego że dziennikarze, ale nie tylko dziennikarze, ludzi w trzech krajach ta sprawa mocno poruszyła. Ja dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Antoś Czaliżnikow i Igor Isajew byli moimi i Państwa gośćmi. Dziękuję. Dziękuję.